Moi drodzy, czas na ćwiczenia drużyny serca. Teraz Kacper Lachowicz, który jest jej kapitanem. Dziękuję Kacper, bardzo. Teraz jesteś absolutnie już prawowitym kapitanem tej drużyny. No to serce. Jak ważne jest w sporcie? Serce, talent czy ciężka praca? Co trzeba mieć? Trzeba umiejętnie mieszać wszystkim, łączyć właściwie te wszystkie aspekty, ale napędza to serce. Serce daje nam energię, serce daje nam siły do walki wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy musimy reagować na niepowodzenie. No i chyba od serca wszystko się zaczyna. Ja miałem serce do sportu, zabrakło trochę talentu, dlatego też jestem dziennikarzem, a nie sportowcem. Jakie ćwiczenia przygotowaliście? Za chwilę zademonstrujecie wraz ze swoimi kompanami drużyny z serca. Któż to taki? O, kompanów mam bardzo wyjątkowych. Zapraszam Anię Rogowską. Ania Rogowska, żywa legenda lekkiej atletyki. Aniu, piąteczka. Tyczka i doskonałe wytyczne. Liczę na z twojej strony doskonałe wytyczne. Wiele ich. Serce było do walki nieprawdopodobne. Pamiętamy te sukcesy. Oj, pamiętamy. I pamiętamy też, jak Szymon Rduch ze swoją kadrą koszykówki 3x3 dziurawi kosz przeciwników. Jak patrzę na Szymona, to też widzę, że warunków zabrakło mi troszeczkę do siatkówki, bo chciałem być siatkarzem. Nie jesteś w tym sam z tymi warunkami. Kochani, to ja was w takim razie zostawiam. Biorę proporczyk i czekamy na ćwiczenia. Bierzemy się do roboty. Pierwsze ćwiczenie dotyczy równowagi. Zainspirowała nas Ania, bo w lekkiej atletyce ta równowaga jest kluczowa. W koszkówce zresztą też. Zaprezentujesz, proszę? Oczywiście, że tak. Proste ćwiczenie. Myślę, że każdy może je wykonać. Robimy skip, a wysoko kolano podnosimy w miejscu. I na hasło... Jakie hasło? Hop! Hop! Zatrzymujemy się w miejscu. Tak to jest. To naprawdę jest trudne. I możecie zrobić to całą drużyną, całą klasą i zrobić to w każdym miejscu, gdziekolwiek ja jesteście. Ja dalej stoję. Mam czekać na jakiś dalszy sygnał? Raz, dwa, trzy. Hop! Wykonamy je razem? Jasne. Zróbmy to razem, spróbujmy. Proszę, spróbujmy. Dawaj. No to kto zaczyna? Ania, zaczynamy. Jak ty zaczęliśmy, zaczniemy. Jedziemy. Dobrze. Hop! Nie, o, nie, ale nie, wcale nie. To ja teraz łatwo? Powiem hop. Ja spróbuję hop. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Skipujemy, 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 skipujemy. Hop! Utrzymujemy równowagę. Wieje. Wieje w naszym studiu. Szymon, twoja kolej. Hop. Zobaczcie, wcale nie jest takie proste. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, dlatego tym bardziej starajcie się próbować wtedy, kiedy nie wychodzi. To jest zupełnie okej, że wam coś nie wychodzi i wtedy trzeba prosić o pomoc swoje serce. Z serca płynie wasza inspiracja, motywacja i energia do dalszej pracy. Drugie ćwiczenie będzie bardzo mocno związane z tym, że czasem po prostu nam nie wychodzi, dosłownie i w przenośni się wywracamy. Dlatego teraz, Aniu, bardzo cię proszę, może nie tyle co wywróć się, ale usiądź proszę na podłożu. Okay. Dwie osoby są potrzebne, bo masz dwie ręce, dlatego łapiemy za jedną, za drugą i my mówimy raz, dwa, trzy. Wow. Podnosimy się, ale... Ale macie energii, chłopaki. To teraz spróbujemy, jak to wyjdzie z Szymkiem. Szymek, siadaj. Może być trochę trudniej, ale damy radę. Raz, dwa, trzy. Wow. Ale wyskoczył, no to jeszcze, no dobra, jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Ile wy macie siły, skąd wy się wzięliście? Pamiętajcie, pomagajcie sobie nawzajem. To nie jest nic złego, że komuś coś nie wychodzi, ale to może być coś totalnie najlepszego na świecie, kiedy, gdy nie wychodzi, dajecie sobie wsparcie. Dawajcie sobie mnóstwo wsparcia. Drużyna energii i nasza drużyna serca chce wam pokazać trzecie ćwiczenie. W każdej drużynie bardzo ważną kwestią jest zaufanie. I teraz pokażemy wam to dosłownie. Aniu, ufasz nam? Oczywiście. Bardzo cię proszę zatem, skrzyżuj swoje ręce na ramionach, połącz kolana, połącz stopy. My z Szymonem będziemy w gotowości. Popatrzcie, jak jesteśmy gotowi. W życiu nie byliśmy tak gotowi. A nasza gotowość wyraża się przez jedną nogę z tyłu i przez gotowe dłonie. I proszę cię, przechyl się w moją stronę. A wy jesteście gotowi? Urodziliśmy się gotowymi. Jedziesz z tym. Działamy. Hop, łapię ciebie i wtedy, kiedy cię złapię, chcę opierać ciężar na tylniej nodze i potem wypchać tę tylnią nogę razem z rękami do przodu. Kiedy Szymek złapie, jedziemy dalej. I tak w jedną i w drugą stronę. Jest tutaj dużo równowagi, jest dużo zaufania, ale też jest dużo siły. Udało się. Uff. Były emocje? Oczywiście. Pamiętajcie, że nawet gdyby ktoś się wywrócił, co może się zdarzyć, to w drugim ćwiczeniu pokazaliśmy wam, jak reagować na tego typu sytuacje.
To był nasz zestaw ćwiczeń drużyny serca. Podobało mi się, a mam nadzieję, że wy już te ćwiczenia wykonujecie z pełnym zaangażowaniem, z podobnym entuzjazmem, ale przede wszystkim z wielkim sercem, bo o to nam wszystkim chodzi. Słuchajcie, do roboty! Czekamy na wasze ćwiczenia w jak największych grupach.